zanim kupicie buty barefootowe lub jeśli dopiero je kupiliście, warto jest wiedzieć kilka rzeczy, których nie znajdziecie na stronie producenta czy w reklamach, bo tam zawsze wszystko brzmi bardzo zachęcająco, żeby jak najszybciej kupić i od razu otrzymać pozytywne rezultaty. A w tym filmie opowiem o problemach, które mogą się pojawić na początku przygody z butami barefootowymi oraz ich rozwiązania. A także odpowiem na najczęściej pojawiające się pytania na temat takich butów. Zapraszam. Jeśli pierwszy raz słyszysz o butach barefootowych, to co wyróżnia je od zwykłych butów, jest to płaska, cienka i bardzo elastyczna podeszwa oraz dużo miejsca na palce, tak aby nasza stopa mogła pracować jak najbardziej naturalnie z tą minimalną warstwą ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Zacznijmy od tego, że przechodząc na buty barefootowe, będziecie musieli nauczyć się w nich chodzić. W butach, które mają grubą oraz miękką podeszwę, łatwo jest uderzać piętą o podłoże, bo wszystko amortyzuje zawarta w nich pianka. I chociaż odciąża to naszą stopę, to powoduje przeciążenia w kolanach, biodrach i kręgosłupie, a próbując chodzić tak boso, szybko się do tego zniechęcicie, bo to po prostu boli. I to nie tylko naszą piętę, ale całe ciało. I to samo dzieje się w miękkich butach, tylko po prostu mniej to czujemy. Chodzenie boso będzie od nas wymagało stawiania stopy miękko na ziemi, bardziej na zewnętrznej krawędzi stopy i przetaczając się przez nią. Będę na zmianę używał chodzenia boso i butach barefootowych, bo generalnie chodzi o to, aby to było jak najbardziej zbliżone do siebie. Spowoduje to też, że będziemy bardziej uważni stawiając każdy krok. Boso i w takich butach trzeba być bardziej skupionym na otaczającym nas świecie i może się to wydawać minusem, ale jest naprawdę bardzo przyjemne. Zwykłe chodzenie staje się takim wydarzeniem sensorycznym i zaczynamy czuć różnicę pomiędzy asfaltem, kostką a płytkami. Jest to całkiem przyjemne doznanie i z czasem nasz organizm i stopa zaadaptuje się do nowego sposobu chodzenia i już nie trzeba będzie o niczym myśleć, a będziemy mogli chodzić nawet po betonie bez żadnego problemu. Dużo miejsca na palce nie oznacza też, że od razu wyleczycie haluksy, ale mało miejsca będzie je powodować. I chociaż nie zaszkodzi, jak założymy wąskie buty na 2-3 godziny dziennie do wspinaczki czy piłki nożnej, to jednak to, w jakich butach i warunkach są nasze stopy przez większość dnia, ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. W internecie można zobaczyć wiele zdjęć sportowców, którzy większość życia spędzili w specjalistycznym wąskim obuwiu i ich stopy nie wyglądają dobrze. A dla kontrastu zobaczcie stopy człowieka z rdzennego plemienia z Amazonii, w którym wspinają się boso po drzewach. Ich palce są naturalnie bardzo szerokie i bardzo sprawne. Spójrzcie natomiast, jak schodzący do środka palec może powodować płaskostopie, a co się stanie, jak go tylko trochę rozszerzymy? Od razu pojawia się łuk w stopie. Wysoka elastyczność tego buta powoduje, że to nasza stopa ma odpowiadać za stabilizację, dlatego początkowo możecie czuć się w takich butach niestabilnie i po pierwszym dniu, gdy wszystkie te mięśnie stabilizacyjne dolnej części nóg oraz stóp zaczną działać, możecie odczuwać zakwasy. Dlatego chodzenie boso lub w takich butach należy traktować jako trening. Bo przykładowo, jeśli nigdy nie byliście na siłowni, to nie pójdziecie na nią na 10 godzin i nie będziecie robić przysiadów ze 100 kg na plecach. Tylko najpierw pójdziecie na 30 minut i nauczycie się poprawnej techniki. Jeśli nie chodziliście wcześniej w płaskich butach, czyli na przykład w trampkach, to prawdopodobnie wasze rozcięgno podeszwowe, ścięgno Achillesa i mięśnie łydki uległy skróceniu od chodzenia cały czas w butach na podwyższeniu. Dlatego w momencie przejścia na buty barefootowe te miejsca będą nagle w nienaturalnej dla siebie pozycji rozciągnięcia i może to spowodować kontuzję, dlatego w takim wypadku trzeba się wdrażać w takie buty szczególnie powoli. Buty z podwyższoną piętą mają swoje zastosowanie w wielu sportach, na przykład takie buty do podnoszenia ciężarów pozwalają na większy zakres ruchu w stawie skokowym i są przydatne przy przysiadach czy olimpijskim podnoszeniu ciężarów. Na przykład sztywna podeszwa jest przydatna we wspinaczce, a trochę amortyzacji jest przydatne w bieganiu. Chociaż do biegania ja używam butów, które mają cechy
barefootowe, czyli więcej miejsca na palce, płaska podeszwa, ale ta warstwa amortyzacji. Generalnie chcielibyśmy jednak, aby nasze stopy pracowały naturalnie jak najczęściej, dlatego po prostu przez większość dnia powinniśmy być boso lub w takich butach, które po prostu nie ograniczają pracy naszych stóp, a do konkretnych aktywności specjalistycznych powinno się używać przeznaczonych do tego butów. A jakie buty w takim razie polecałbym na początek? Miałem na sobie buty z trzech różnych marek: Five Fingers, Merele i Fieldgrounds. I buty Five Fingers to takie buty pięciopalczaste, które będą najbardziej zbliżone do naszego naturalnego ruchu stopy. Chociaż nie są najładniejsze, to będą fajnie działały na przykład na treningu czy na hajku w miękkim terenie, bo dają nam tą podstawową ochronę i najbardziej naturalną pracę stopy. Na mnie niestety jednak nie pasowały, bo pomimo dużego palca pasującego idealnie, dwa najmniejsze wypadały z sakiewki, co nie jest polecane i niestety nie mogłem takich kupić. Miałem także na sobie Merele, których używam już prawie rok i są to buty mocno barefootowe z bardzo cienką podeszwą i generalnie są fajne na jakiś spacer do lasu, ale już powiedziałbym, że zbyt cienkie na chodzenie po betonie i zbyt cienkie na trasy, gdzie jest dużo ostrych kamieni, bo wszystko mocno czuć i jest dosyć nieprzyjemnie, a także słabo nadają się na błotniste szlaki, bo są bardzo blisko ziemi i szybko nasiąkają wodą. Dlatego na początek najbardziej polecałbym buty od firmy Fieldgrounds, bo są zdecydowanie ładniejsze, mają trochę grubszą podeszwę i dużo lepiej chodzi się w nich po betonie, po mieście. Są także trochę szersze w podeszwie. Ta podeszwa w Merelach na przykład jest trochę krągła i bardzo mocno elastyczna. Ta jest trochę mniej elastyczna, ale wciąż, także dostajemy te profity, bonusy z chodzenia w butach barefootowych, ale jest trochę łatwiej się w to wszystko wdrożyć, bo stoimy pewni na ziemi. I także są to buty skórzane, także nie przemachają tak łatwo. Na początek myślę, że najlepszym wyborem byłyby właśnie buty od firmy Fieldgrounds. I nie jest to film sponsorowany przez żadną z tych marek, tylko po prostu moja opinia. Istnieje też zasada, że im jesteście starsi, albo raczej im więcej czasu spędziliście w butach konwencjonalnych, tym wolniej trzeba będzie się wdrażać w buty barefootowe. Natomiast będą one świetnym wyborem dla małych dzieci, ponieważ pozwolą na naturalny i prawidłowy rozwój ich stóp. Aby poprawić wydolność naszych stóp, pokażę Wam też kilka ćwiczeń, które można robić w zasadzie codziennie. Pierwsze ćwiczenie to naprzemienne wspięcie na palce, które pozwolą aktywować mięśnie naszej dolnej części nóg oraz stóp. Jeśli mięśnie Waszych stóp są zbite i twarde, to najpewniej oznacza to, że są słabe i trzeba je wzmacniać ćwiczeniami, ale w ich rozluźnianiu może pomóc także rolowanie, czy to piłką, piłeczką, czy płaskim wałkiem. Bardzo fajnym ćwiczeniem na poprawę pracy naszych palców jest także włożenie sobie palców między palce, tak aby zrobiła się taka harmonika. I to będzie prawdopodobnie trudne, jeśli macie już mocno ściśnięte palce, dlatego trzeba będzie to robić początkowo delikatnie. I super sprawa w takim momencie jest po prostu postarać się trochę poruszać tą stopą, poruszać wszystkimi kośćmi, mięśniami i palcami, a także spróbować sobie w seriach tak 2-3 razy po 50 sekund starać się palcami u stóp ścisnąć palce u dłoni. Jest to bardzo fajne ćwiczenie, które wzmacnia nasze wewnętrzne mięśnie stopy. I ostatnim ćwiczeniem będzie aktywowanie łuku w naszej stopie. I aby to łatwo zrobić, stajemy na szerokość bioder i staramy się rozepchać na zewnątrz nasze biodra oraz kolana. Sam ten ruch powinien spowodować tworzenie się łuku w naszej stopie i nasza stopa powinna mieć 3 punkty podparcia. Pod pierwszą kością śródstopia, pod piątą kością śródstopia oraz pod piętą. I w tym ćwiczeniu staramy się też myśleć, aby stać na tych trzech punktach i skracać dystans między nimi, w ten sposób napinając mięśnie wewnętrzne naszej stopy. A odpowiadając na najczęściej pojawiające się pytania na temat butów barefootowych, to po pierwsze, są barefootowe buty zimowe, na przykład od firmy Fieldgrounds, Bilenka lub Vivo Barefoot, a czy takie buty mogą nosić osoby z
płaskostopiem, ostrogami piętowymi, otyłe, czy z innymi problemami, to jest generalnie bardzo ciężkie do stwierdzenia w komentarzu online, bo każda ta przypadłość jest inna. Otyłość to może być 2 kg nadwagi, a może być 100 kg. Płaskostopie również może być lekkie, a może być mocne. Wielu sportowców na przykład ma płaskostopie, a w niczym im to nie przeszkadza. Dalej skaczą wysoko, nie mają żadnych problemów zdrowotnych. Także w niektórych przypadkach nic się z tym nie robi. A chodząc w takich butach, jeśli nie będziemy w żaden sposób uważać na to, jak stawiamy stopę, mając płaskostopie, to możemy tą sytuację pogorszyć. Natomiast jeśli dodacie do tego ćwiczenia i będziecie uważnie stawiać swoją stopę, to może się to poprawić. Ale ważne jest to, aby ocenić to wspólnie z waszym ortopedą, lekarzem i fizjoterapeutą, żeby ocenić wasz konkretny przypadek, bo nie mogę powiedzieć jednoznacznie, że można lub nie można. Podsumowując, do chodzenia używam butów od firmy Fieldgrounds, chyba że idę do lasu lub na trening, to wtedy biorę buty od Merela. Do biegania używam Mereli z lekką warstwą amortyzacji. Można również takie płaskie buty z dużą ilością miejsc na palce kupić od firmy Altra, którą ludzie polecali mi w komentarzach na poprzednim filmie, aczkolwiek sami nie używałem, chociaż na pewno kiedyś wypróbuję, także mówię wam o jej istnieniu. I dla ułatwienia w opisie podrzucę linki do wszystkich wspomnianych w tym filmie butów. I dziękuję za oglądanie i do następnego.